tam, to stara warszawska Praga, ulica Brzeska. No, Praga słynie z takich przeuroczych kapliczek. Można się tu pomodlić za szczęście w biznesie, za pierwszy milion. To dowodzi. Tradycja kwitnie. Tam młodych spotkaliśmy, kilku nastolatków. Powiedzieli, że oni się tym teraz opiekują, bo tak ich rodzice nauczyli, wychowali. Jeden powiedział, że nawet jest ateistą, ale będzie tego bronił. To jest tradycja. Proszę bardzo, to jest chłopak z Pragi. Tu żyje Warszawa. A ja też trzymam tradycję. I kult, prawda? Powstania. No, charakterni ludzie jeszcze dzisiaj są. Kultura praska. Na powrót kwinik. Zapominajmy, kiedyś to był język, muzyka podwórkowa. Te wszystkie kapele, strój, pepitka, czapeczka, cwaniaczka, spodnie w kant. No i przede wszystkim język, akcent. Gwara taka praska, proszę ja ciebie. Siema. Uwafa. Tu na ten przykład był kiedyś najlepszy krawiec praski. W 75 obstalowałem sobie nowy gajera. Ale się działo. To jest ta samorodna praska sztuka. Trudno nie omówić takiego stylu. Sama się rodzi, nikt tym nie steruje. Twórczość artystyczna w praskim stylu. Kocham to. Niech ktoś powie, że na Pradze nie ma kultury. Proszę. Kiepa nawet w centrum nie ma gdzie zgasić. Tam rzucają na ulicę, ale nie na Pradze. Praga na znowu rozkwita, proszę Państwa. Jest moda na Pragę. Te wszystkie walące się rudery, no to się rozbiera, ale niektóre odnawia. Jest pełna już pięknych budynków. To są akurat relikty PRL-u albo i przedwojennego, drugiej RP. Te wszystkie zabudowy. Muszę to udokumentować na Face'a, bo to są dzieła sztuki takie. Naprawdę. Te graffiti teraz w innym stylu. Jakby klimatycznie tu nawet nawiązują. Proszę zobaczyć tutaj. No, czy to nie jest piękne, piękno w prostej formie? Tak, proszę Państwa, podwórko w podwórko. Jeszcze stare detale są, jak takie obojniki, żeby dorożki nie kaleczyły ścian. Jeszcze są nawet dużo detali, piękno detali, taki już podniszczony, ale ma to swój urok. Okiennice, sklepy, których nigdzie więcej nie zobaczymy, z takim wystrojem. Tu, w takich bramach jak ta, to się kiedyś wódę kupowało za PRL-u, jak były problemy, ograniczenia czasowe. To tutaj rybiarze stali i gorzało handlowali. Dowody waleczności, patriotyzmu praskich bohaterów, jak tutaj został aresztowany przez Gestapo Hańcza, komendant odwodu praskiego Armii Krajowej, zamordowany w 1945 roku w Stutthofie przez Niemców. Praga pięknieje, właśnie zamknęli Ząbkowską, taki deptak zrobili, będą grały w weekend kapele, tańce, piwko, muzyka od kapel podwórkowych po rocka. Zobaczcie, a to jest jedyny srebrny, z prawdziwego srebra dom na Pradze. Coś na Ząbkowskiej. To w ogóle te nazwy tych knajp są przeurocze. Niektóre takie w starym stylu, takie tanzbudy, rudery, to po prostu wyglądają w ten sposób wnętrze, że z całej ich kamienicy zniesiono stare, porwane dywany, rozklekotane meble, maszyny do szycia, wszystko, wszaka graziarnia. Jest tam taki lokal, którego czasami chodzę na muzykę, bo muzyka jest perfekta. I to są właśnie te praskie klimaty teraz w modzie. Nawet atrakcja turystyczna. To jest, proszę Państwa, galeria Stara Praga. Proszę sobie wyobrazić, tu w tych czasach, kiedy ona powstała, to na tym bruku, wśród tych wozów drabiniastych, tych bab z tobołkami, tumultu tych ludzi z prowincji, obskurnych kamieni, z brudu, nagle pewien gościu otwiera galerię sztuki tu i odremontował kawałek kamienicy i ja tam zacząłem też wystawiać jedną z pierwszych galerii, w której wystawiałem swoją biżuterię. Nawet to nie było wielkiej sprzedaży, ale też podziwiałem jego rzeczywiście oryginalność w tym. Dzisiaj jest to jeden z lepszych lokali w Warszawie wewnątrz, połączony z galerią, tam można kupić dobre obrazy,
ale zjeść też znakomite żarcie. Polecam, naprawdę. Czasami tu robię spotkania, jak przyjeżdżają jacyś ludzie z zachodu, to robię im taki bardziej już wyczerpujący obchód, bo mogę tu robić za przewodnika, a tu zasuwamy na koniec na kusz tłustego kotleta. Zobacz, jakie wnętrze. No, widzisz, to jest stara Praga. Zobacz, jakie klimaty. Tam mówiłem o wsiepanych dywanach i tak dalej, a tu luksusy. Ale w klimacie wszystko, widać tu artystę. Zobacz, jaki bar, bufet, wszystko. No i te panie. Ale właśnie na tej Pradze warszawskiej stawiałem pierwsze kroki w biznesie. Tutaj właśnie Bazar Rudzkiego to było centrum biznesu. No. Dzisiaj mamy szklane wieżowce, a to było, to jest resztka tego. No cóż, pustoszał nam Bazar Rudzkiego. To już ze 40 lat, 30, jak były jego świetności. Tutaj trudno było przejść, tumult, tłumy ludzi, jeszcze stragany, przykupy. Tam były flaki. Naftalina, proszek DDT, krzyczały takie baby na skrzynkach. Chłopaki w bękla grali na skrzynkach, na beczkach. Dwóch na czujce stało, czyli trzy karty, żeby ich psy nie złapały. No, tu naprawdę warto było przyjść. Ale proszę Państwa, ja tu nie robię interesów. Mam tylko pewne spostrzeżenia, obserwacje, którym się zaraz podzielę. Jedyne interesy, jakie ja tu robiłem, to kupowałem pączki. Do dzisiaj pamiętam smak. Tu można, proszę Państwa, wszystko kupić. Starocie, rupiecie, graciarnie. No, wszystko w stylu folkloru warszawskiego. Nawet abażury, lampy wiszące miały swój styl. To są budy, które powinny pójść, nie wiem, do jakiegoś skansenu, stragany, rozkładane. Gdzie to można zobaczyć dzisiaj? Chciałem dodać, że te pączki, to nie był początek mojego biznesu. Tylko 4-tygodniowo kupowałem dla swojego majstra, mistrza sołtnictwa, którego tu rozpoczynałem na ulicy Ząbkowskiej naukę. A czym zaowocowała? No, największą firmą w Polsce, a nawet w Europie Środkowej. Ale o tym potem. Tu, proszę Państwa, Ząbkowska 6 na warszawskiej Pradze. Tu w 73 roku, wygrywając konkurs rysunkowy na projekt biżuterii w warszawskim cechu złotników, dostałem się jako uczeń nauki zawodu złotniczego do ówczesnego, wieloletniego prezesa tego cechu, Januszkiewicza. No, to była wielka postać, taka pańska, można powiedzieć, nie tylko jubiler, bo to był jeden z najlepszych znawców brylantu, bo handlarz był niesamowity. I tu miał swoją pracownię, ja się tu dostałem jako młody gówniarz, 16-letni, uczyłem się zawodu w fartuszku, w kapciach biegałem, majstrowi kupowałem pączki tutaj na tym bazarze, dlatego bazar pokazaliśmy. Ale nie lekceważę tego, bo to była niezła nauka, bo gdzie można się było uczyć biznesu w latach 70. na początku, w PRL-u? No właśnie, na tej prywatnej inicjatywie, rzemiośle, te bazarki, tu można było zdobyć dużo operacji. To było centrum, jak wspomniałem, biznesu chyba całej Warszawy. Wszystko można było kupić, sprzedać. Tu stały jeszcze dorożki, wozy końskie, baby z tobołkami, no wszystko tu było. No i tu był punkt taki jubilerski, to była złota żyła, bo to było i perfekcyjne miejsce do zarabiania naprawdę dużych pieniędzy. Tu klientela waliła tłumie. I właśnie mogłem to poznać, na czym to polega ten biznes jubilerski, złotniczo-jubilerski, już w tamtych latach, najmłodszych latach. Dużo się tu nauczyłem. Byłem tylko rok, bo pan, mój szef i mistrz niestety miał niski poziom tej nauki i wiedzy jubilerskiej, bo głównie taką tandetą, szmirą handlował, no najgorszego gatunku, więc po roku moja matka podziękowała mu za naukę, tym bardziej, że chciał za naukę kilka 20-złotych dolarówek i przeniosłem się do najbardziej prestiżowej wówczas firmy jubilerskiej w Warszawie na Nowym Świecie, do pana Feliksa Latoszka i do Syrzyckiego, tuż obok Blichlego. To były piękne, mieli miejsca, lokalizacje bardzo prestiżowe. No i
i tym, co, czego się tam nauczyłem, mogę się do dzisiaj szczycić i chwalić. Oto drugie miejsce, do którego biegałem po poczki, w fartuszku, nie? Takim uczniowskim. No, do Bliklego po pączki warto było pójść. To już nie jest to, co było kiedyś. Tu zaraz obok Bliklego była pracownia Stanisława Strzyżyckiego, znakomitego czołowego jubilera. Słynął z tego, że był też piłkarzem, nawet mistrzem Polski w Polonii chyba, 1946 rok. I ja się tutaj też u niego jakiś czas uczyłem. A później przez 2 lata tam właśnie w tych pawilonach zasłania ten samochód, nie w pawilonach przy ulicy Smole, ale wejście od Nowego Światu. No, to była niesamowita klasa, o czym wspomniałem, największy handlarz brylantów w Warszawie i ten biznes poznałem już bardzo wcześnie. Tutaj natomiast obok, zaraz 2 kroki od Bliklego, miałem kumpla, który był kuśnierzem. Drugi prestiżowy w kolejności zawód rzemiosła takiego artystycznego. Bo futra wtedy były w modzie. I proszę sobie wyobrazić, wpadliśmy na taki sposób, żeby dziewczyny młode, takie najpiękniejsze, numer jeden, które się do nas lgnęły w pewnym sensie, no bo złotnik, kuśnierz, zawsze mogła coś ugrać. No i ja na przykład przychodziłem tutaj z taką panią, no naprawdę z najwyższej półki w Warszawie, na przykład aktorka, nie będę wymieniał nazwisk, i obstalowywałem jej futro tutaj. No, ona przymierzała, prawda? Ja zostawiałem gruby pieniążek na ładzie. Oczywiście nie zwracając się, że to jest mój przyjaciel, kumpel. W rewanżu on przyprowadzał do zakładu jubilerskiego, jak nie było mojego szefa. No i obstalowywał panie pierścionek z brylantem, nie? No i dalej już było, że tak powiem, no panie lgnęły jeszcze bardziej, nie? I mieliśmy duże powodzenie i duże sukcesy na tym polu. Po prostu, no nie powiem, że uwodziliśmy, ale szukaliśmy jakiejś takiej dowcipu, trochę rozrywki. No bo pani przychodziła po pewnym czasie, po miesiącu i się upominała o tym, o to futro. No i mój przyjaciel mówił, jakie futro? Proszę wyjść, bo zawołam policję. Łobuzy, no. Ale ja się wychowywałem na Pradze, więc do dzisiaj mam to we krwi. I to jest takie cwaniactwo w różny sposób, które w biznesie się bardzo przydaje. Spryt, cwaniactwo, dobry bajer. Prawda? To, co się dzisiaj nazywa, jeszcze raz mówię, marketing. Ale najważniejsze, co mógłbym takim młodym, początkującym ludziom, którzy marzą o tym, żeby te miliony zarabiać, to przede wszystkim pracowitość. Oprócz talentu, fantazji, to pracowitość. Tymi rękoma, dłońmi można naprawdę wiele osiągnąć, plus intelekt. To polecam, bo nawet jak się jest mniej zdolnym, a można nadrobić to pracowitość. I taki zawód, najwyższy jego poziom osiągnąłem właśnie tym takim sposobem myślenia. Jeszcze mi tu ojciec opowiadał, zawsze mobilizował mi pokorne czele, dwie matki się, bo musisz być jako ten chłopiec najpierw na posyłki, żeby później usiąść przy mistrzu, a na końcu stać za ladą i obsługiwać klientów. Także rzemiosło, wówczas kwitnące w PRL-u, było takich kilka branż, naprawdę rzetelnie uczyło biznesu. I o ironio, czasy się zmieniły, a zasady są te same. Tyle, że może słownictwo jest bardziej takie, no, ma więcej naleciałości językowych z zagranicy. To widać po szyldach i tak dalej, ale tradycje, proszę nie zapominać, mamy wspaniałą. Nasze rzemiosło nie zdechło w czasach PRL, nawet kwitło. I ten tutaj nowy świat, wspaniały świat, to była taka już szczytu luksusu. Szczytów, jeżeli chodzi o całą Polskę. Najlepsze sklepy, najładniejsze knajpki, nie? No i cała ta elita tu uwielbiała traktem królewskim aż do Placu Zamkowego spacerować. Wielokrotnie
tam z rodziną parkowaliśmy samochód, żeby przejść Nowym Światem do katedry, się tam pomodlić, pójść na mszę i po prostu zregenerować siły, nabrać tej takiej godności, pewności siebie, tej atmosfery tutaj, że ta Polska nie jest taka szara, nijaka, taka siermiężna, taka PRL-owska, tylko zostały przyczółki, które wzbudzają emocje te pozytywne, dowartościowują. I cieszę się, że właśnie w tej branży w wieku już 19 lat zarobiłem swój pierwszy milion. A jak to się stało dokładnie, to pokażę Państwu. Miejsce, gdzie zaczynałem z produkcji, gdzie miałem pracownię, jak to powstawało. Warto dodać przy tej szkole biznesu, jaką ja przyszedłem, że o moim mistrzu, właścicielu pracowni tutaj, tej najbardziej prestiżowej, nazywał się Felix Lataszek. I to był facet niesamowicie przystojny, jeszcze takiej przedwojennej daty. Wysoki, 1,80 parę, piękna twarz, wysportowana sylwetka, brylantynka, tak się widać było, nie? Brylantynką taki przylizany. Marynarka jaka? Pepiczka oczywiście. Czerwona opaszka, jakaś fajna koszula, spodnie w kant, lakierki i laseczka. I taki gościu o 12.30 codziennie wychodzili z tych różnych tu firm, pracowni rzemieślniczych, właściciele, tak podobnie ubrani i szli sobie do kawiarni Nowy Świat. Coś niesamowitego, tak w Londynie podobne zjawisko widziałem, że ubrani tak po warsiasku, przedwojenną tradycją, i tam szli się spotkać na kawkę, właściciele tej firmy na kawkę. Ale proszę Państwa, i proszę wyjrzeć, tak kilkudziesięciu facetów codziennie o tej samej godzinie. A w niedzielę spotykali się o 15 w kawiarni europejskiej, też tak ubrani, bardzo podobni. No nikt tego nie utrwalił, szkoda. Wszystko to byli ludzie biznesu. Jaki można z tego wniosek wyciągnąć dla, no, że ludzie biznesu, kiedyś to była elita, jednak te bardziej prestiżowe zawody, to oni mieli pewien sznyt, jak to się mówiło, sznyt, pewną klasę, pewną kulturę, nawet jak chodzili, to krok pewny, taki sprężysty, wypracowane plecy, no to jest niesamowite. To, jak młody dzieciak oglądał i te firmy tutaj najmocniejsze w całej Polsce, no to budziło, co budziło? Ambicje. Chęć pracy, nauki, żeby dorównać im, żeby wykorzystać tą swoją życiową szansę, że mam autorytet, mamy mentorów. I to jest jeden z elementów tego poradnika. Jeżeli mamy autorytet, mamy mentora, to właśnie na tej zasadzie pokorne ciele, dwie matki się trzeba umieć wykorzystać ich wiedzę i tak się wobec nich zachowywać, rewanżować, żeby tą wiedzę chcieli przekazać, pochwalić się wręcz. I ja to potrafiłem robić. Dlatego z dna, jak praskiego, jeżeli chodzi o sztukę złotniczą, dostałem się do elity i bardzo to szanowałem. I wyrosłem na ludzi. Nigdy nie chciałem już później nic zwierzchników. Dążyłem do tego, żeby mieć własną firmę, własne przedsiębiorstwo, żeby się rozwijać w sposób nieskrępowany. Ale tu zdobyłem szlif. Ile miałem lat? 17-18. Jesteśmy na rogu Nowego Światu i ulicy Foxa. Takie no, kultowe miejsce dla mnie. Najbardziej eleganckie w stolicy i dzisiaj. Tu był jubiler, taki no, prestiżowy bardzo sklep z biżuterią, państwowy wówczas, sieć taka. I tam stawiałem również ja swoją biżuterię, więc zarabiałem bardzo dużo pieniędzy już jako 17-18-latek. To już zarabiałem porządny samochód miesięcznie. No i że te pieniądze mnie bałamucą, doszła do takiego wniosku moja mama, która znała się panem Feliksem, moim szefem, dosyć dobrze, nawet na obiadki niedzielne się zapraszali. Mieli wspólno dużo tematów i ona tutaj wparowała do tej pracowni. Nawet dzień dobry nie powiedziała i mówi tak, zła w
kapeluszu, w futrze, elegantka, niesamowita, taka arystokratka, pełną gębą. I mówi: Feliksie, mam do ciebie ogromne pretensje i żal. Ty mojemu synowi dajesz za dużo pieniędzy. Czy ty wiesz, że on już pije piwo? Że spotyka się z dziewczynami? Że późno wraca do domu? Ja to wszystko słyszałem przez ścianę, tam siedziałem, pracowałem i słyszę: Leszek, chodź tu do mnie. Bo on mówił głośno i takim władczym, rozkazującym niemalże tonem, taki ostry, więc się szybko wystraszyłem, taki skruszony, idę w fartuszku. Tak jest, szefie, co chodzi? Słuchaj, słyszałeś, co mama powiedziała? Proszę pani, Sabinko, od dzisiaj Leszek co sobotę będzie dodatkowo dostawał jeszcze stówę. No. Szanować takiego człowieka, rozumiał potrzeby młodego biznesmena, bo proszę państwa, nie tylko ważna jest umiejętność zarabiania pieniędzy, ale i wydawania. No, wydawania, a część inwestowałem w narzędzia, wyposażenie warsztatu już w domu. I to sobie skompletowałem, bo to były duże pieniądze, były duże pieniążki i problemy skupne. Drugą taką anegdotką pana Feliksa związaną, to na samym początku, jak się tu dostałem z tego praskiego warsztatu, zrobiłem jakiegoś knota pierścionek, strasznie mi się to nie podobało, a on miał zwyczaj każdą sztukę, którą zrobiłem, wsiadać sobie i pod lupkę i oglądać dokładnie każdy detal. No i przychodzi do mnie i mówi: tak, zobacz, co ja zrobię z tym twoim dziełem. Patrz, położył ten pierścionek na kowadło, wziął największy młot i łup się placek zrobił z tego pierścionka. I strasznie przyklęty, mówi tak: wypierdalaj mi z pracy. Co to za knot? Coś ty zrobił. Masz 2 dni wolnego za karę. Bum! O Jezu, jak ja się poczułem. Nie wiedziałem, co z sobą zrobić. W domu się nie mogłem pokazać, bo się zainteresowali. Więc poszedłem do kina, pamiętam, pierwszego dnia. I tak niefartownie, że mnie milicja zgarnęła, bo milicja po kinach chodziła, w Agarowiczu wygarniała się na komisariacie, wylądowałem. Ale morał z tego jest taki, temu człowiekowi zawdzięczam bardzo dużo, bo mnie nauczył szacunku do pracy. Po prostu. Do porządnego wykonywania swoich zadań. Był bardzo wymagający. Nagradzał, jak powiedziałem, trzymał ze mną, był moim oparciem nawet duchowym w trudnych, wiadomo, czasach, takich młodzieńczych, gdzie się miało dużo pieniędzy i można było głupieć, mając tyle pieniędzy. Dzięki takim ludziom i dzięki niemu przede wszystkim nauczył mnie też biznesu, bo szacunek do pracy, kult tej pracy, to jest jeden z podstawowych elementów do tych milionów, no, bo to się przenosi później na wszelkie dziedziny życia, na obowiązkowość, na staranność, na jakość, na masę rzeczy. No, dużo można tu, całą literaturę można na ten temat stworzyć, ale potrzebne są przykłady i proszę państwa, ja takie przykłady miałem. Opowiadam to w sposób może trochę anegdotyczny. Dzisiaj tak to odbieram. Wtedy była to dla mnie naprawdę decydująca dawka nauki. To tyle w tym odcinku. Taka była moja początkowa droga do sukcesu. Trochę z humorem, czyli uprzedzam potencjalnych krytyków, że może tak bywało, a może nie. Jestem człowiekiem 2 systemów, bo dorastałem w czasach PRL-u, co było naprawdę szkołą życia, która owocuje w 3. RP. Jak się okazuje, jako idealiście, jeszcze trudniejszą szkołą, bo nie o taką Polskę, jak teraz, czynnie walczyłem. W tamtych czasach, nie znających specyfiki najlepszego z systemów, informuję, że nawet przymierzałem się do wyższych studiów, czyli ukończenia prawa.
co skutecznie uniemożliwiła mi groźba odsłużenia 2 lat w ludowym wojsku, którego bardziej się bałem niż dżumy, bo realne było zagrożenie, że kazano by mi strzelać do Polaków. Dlatego zmieniałem wielokrotnie szkoły średnie, gdy byłem już w ostatniej, 4 klasie, zapisując się do innej szkoły, ale do klasy 3. Tłumaczyłem w wojskowej komendzie uzupełnień, że chcę iść do wojska, tylko pozwólcie mi ukończyć szkołę. Tym sposobem ukończenie średniej szkoły zajęło mi aż 8 lat. Uchroniło mnie to przed wojskiem. Trochę też pomogło mi wprowadzenie stanu wojennego, w którym zostałem internowany. Oto jeden z przykładów umiejętności kombinowania, co podobno było i jest specyfiką także moich rodaków, podziwianych za to wśród innych nacji. PRL był bowiem szkołą ekonomii bez konieczności, broń Panie Boże, studiowania socjalistycznej ekonomii, gdy fascynował nas wtedy kapitalizm. Nie ukrywam, że byłem jednym ze zniesmaczonych absurdami PRL-u, liderów zmian ustrojowych także w dziedzinie ekonomii. W następnej części Od pucubuta do milionera opowiem, na jaką skalę dawałem przykład, jak rozwijać międzynarodowy handel złotem i złotą biżuterią, kamieniami jubilerskimi, zbudowaniem największej w środkowej Europie sieci 145 sklepów jubilerskich czy inwestowania w zakupione pałace i zamki. Co zaowocowało znalezieniem się wśród 20 najbogatszych Polaków oraz zostanie posłem na Sejm RP. Opowiem, jakie należy mi cechy charakteru, aby osiągnąć sukces. Co i jak należy czynić na konkretnych własnych doświadczeniach, a także co robić, jeżeli zdarzy się, tak jak mnie, totalne bankructwo. No i jak się z tego podnieść? Tak bowiem widzę prawdziwy poradnik osiągania sukcesów. Leszek Bubel. O wielu zawodach. Człowiek sukcesu.